tamte czasy bardzo często kojarzyły się i wiązały się z pewnego rodzaju cenzurą, która była spowodowana tym, że wszystko, co związane z seksem i erotyką, kojarzyło się z Zachodem, z imperializmem. Więc wszystkie materiały, które dotyczyły bliskości, erotyki, musiały być cenzurowane, więc tak naprawdę seksu nie było. Do tego stopnia, że w niektórych materiałach, podręcznikach dla maturzystów przedstawiano budowę narządów płciowych, przedstawiano stadia ciąży, ale jakby brakowało tego, co pomiędzy. Nikt za bardzo nie wiedział, co pomiędzy. To wynikało też z takiego przekonania, że o seksie nie powinno się mówić publicznie, jak już to w domu. No więc wyniki mówienia o takim seksie w domu bardzo fajnie pokazuje film stworzony właśnie chyba w latach 60. Skąd się biorą dzieci. Wystarczy wpisać na YouTubie i łatwo go można znaleźć. Tam jest pokazywane właśnie, w jaki sposób rodzice przekazywali wiedzę albo niewiedzę swoim dzieciom. W ten sposób były po prostu powielane mity, jakieś przekonania czy nawet stereotypy, bardzo często błędne i nietrafne. Dla nas śmieszne obecnie. Jakby łączące się w taką jedną informację, że o tym seksie bardzo niewiele wtedy wiedziano. Pojawiła się pewna rewolucja, bo też pojawiły się na przykład seksshopy. Pojawiła się telewizja, w której są różnego rodzaju kanały, różnego rodzaju filmy, które mają też sceny erotyczne. Co ciekawe, o seksie można mówić, o swojej orientacji można mówić, więc też w tym seksie jesteśmy trochę bardziej otwarci. Dawniej nawet osoby, które miały jakieś trudności w sferze seksualnej, czy były na przykład samotne, nie mogły w żaden sposób się wspomagać różnymi gadżetami, tak jakbyśmy to teraz nazwali, bo nie były one dostępne. Nie było czegoś takiego jak wibrator na kartki, więc nie można było czegoś takiego spotkać. Teraz jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, że tych gadżetów i tych sposobów zaspokajania jest o wiele więcej, więc jesteśmy o wiele bardziej otwarci na tą seksualność. Mamy o wiele większą wiedzę, ale też powielamy mity. Bardzo wiele mitów nadal jest powielanych i taki mit, który w latach 60. krążył biednego pana, który pisał do przyjaciółki tamtejszej, do gazety Przyjaciółka, że nie wie, dlaczego jego żona zachodzi w piątą ciążę. Dziwi się bardzo, bo ona po każdym stosunku sika. I nie wie dlaczego, no bo słyszał, że to jest skuteczna metoda antykoncepcji. No dziś pewnie my się z tego śmiejemy, aczkolwiek w tamtych latach według danych GUS 72 roku najskuteczniejsze, czyli najczęściej stosowane metody antykoncepcji, no to był stosunek przerywany, metoda kalendarzyka. Prezerwatywy stosowało 6% osób, antykoncepcję w tabletkach 2% osób, więc to jest tak naprawdę bardzo, bardzo mało. Jeśli chodzi o pozytywy tamtych czasów związanych z seksualnością, to my zachwycaliśmy się wszystkim, co nowe. Też dotarłem do takich informacji jednego z dzienników z lat 50., z 55 roku, który mówił, że warszawianki w tamtym czasie na tyle zachwyciły się tym, co nowe, wtedy był akurat międzynarodowy zjazd młodzieży z różnych krajów, że po 9 miesiącach od tamtej wizyty warszawskie porodówki były pełne kolorowych dzieci. Więc to, ten taki zachwyt nowością i tym, co inne, no nawet dziś powoduje uśmiech. Zawód seksuologa jest stosunkowo nowym zawodem. W tamtych czasach nie było oficjalnie takiego zawodu jak seksuolog. Byli prekursorzy seksuologii, na przykład Michalina Wisłocka, której książka Sztuka Kochania, no to była tak naprawdę Biblia tamtych czasów i wniosła bardzo dużo dobrego i dużo wiedzy, dużo potrzebnej wiedzy, na przykład wiedzy o higienie. Jeden cały rozdział z tej książki właśnie dotyczył higieny intymnej. I też między innymi w różnego typu, tego typu materiałach można znaleźć informacje, że ludzie trafiając do pięknych nowych mieszkań, w których były piękne nowe łazienki, bardzo często korzystali z tych łazienek jako dodatkowy składzik ziemniaków czy węgla, czy czegoś innego. Nie byli przyzwyczajeni do tego, żeby korzystać regularnie. Krążyły też takie przekonania i mity, że kobieta podczas menstruacji nie powinna się podmywać, że nie ma takiej potrzeby, że to nie jest potrzebne. Więc z takimi przekonaniami to wszystko jakby funkcjonowało długo, aż do tej książki, która była pewnym przełomem, która mówiła o higienie, o tym, że to jest potrzebne, no i to jest tak naprawdę podstawa tych kontaktów seksualnych.